Ten podły glut Spysiński. Cześć moi drodzy, witam cześć, was cześć. Bardzo serdecznie. W sumie tak na spokojnie, skomentujemy Nike, bo jestem ciekaw, moi drodzy. Dzisiaj na luzie. To szczęść Boże. Dzisiaj tematyka religijna. Dzisiaj coś na temat tego, jaki powinien być prawdziwy katolik. Od frustracji ja mówię najwięcej... Okej, Morrigan. I będę tutaj opowiadać właśnie tak bardzo ogólnie, tak po tym wszystkim, co ja czytam w Piśmie Świętym, tylko że to będzie tak wyszczególnione w 5 w zasadzie takich mocnych punktach, a dodatkowo będzie to też taki wzór tego, jaką... A to później obejrzymy na noga, później obejrzymy, bardzo chętnie. Władcze cesarzowa, spoczko, jak najbardziej, luzik. Ja jestem katoliczka. Jeszcze raz, bo się nie skupiłem. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W sumie to szczęście... Ale kamerę ma ładną. 4K. Boże, dzisiaj tematyka religijna. Dzisiaj... Jaki powinien być prawdziwy katolik, powiedzieć naczelna patokatoliczka? Coś na temat tego, jaki powinien być prawdziwy katolik. Czy rybki mam na wszelki wypadek przygotowane? Nie, dzisiaj nie mam. Katolik. Dzisiaj lecę na twardo. I będę tutaj opowiadać właśnie tak bardzo ogólnie, tak po tym wszystkim, co ja czytam w Piśmie Świętym, tylko że to będzie tak wyszczególnione w 5 w zasadzie takich mocnych punktach, a dodatkowo będzie to też taki wzór... Zamszowe? Nie, za swoje. ...wzór tego, jaką ja jestem katoliczką. No i właśnie będę chciała wam to przedstawić. Niemniej jednak witam was serdecznie jeszcze raz. Dziękuję serdecznie wszystkim za jakiekolwiek wsparcie, za jakiekolwiek donaty. Dziękuję po prostu za wszystko, za to, że po prostu jesteście tutaj ze mną. I za modlitwę też dziękuję. Modlitwa bardzo ważna jest. Słuchajcie, moi drodzy, pierwszy... Karola, no to obejrzymy 3 odcinki i tyle. Pierwszy punkt taki, że katolik powinien być ufający w pełni Panu Bogu. To nie powinno wyglądać tak, moi drodzy, że ktoś na przykład mówi, a Pan Bóg jest wszechmogący i tak dalej, ale Pan Bóg w tej sytuacji mi nie pomoże. Jesteście wierzący, czy nie jesteście wierzący? Tamtej mi nie pomoże i jakby taka wątpliwość w sercu coś... Może ankieta na czacie. Wierzycie czy nie wierzycie, moi drodzy? Jesteście wierzący? Jestem ciekaw w sumie, ile was jest. To jest normalne, tylko że my mamy tą wątpliwość jakby mimo wszystko tak jakby... To ja jakbym chciała, to nie potrafię. No właśnie drugie pytanie, to będzie drugie moje pytanie. Czy na przykład jak nie jesteście, czy byście chcieli, ale to zaraz. Obalać i mimo wszystko cały czas mamy dążyć i tak do tej ufności. Mimo, że czasami... A jak zdrówko cesarzowa? Jest naprawdę bardzo ciężko w naszym życiu, to my nie powinniśmy jakby przeczyć temu, co Pan... Zjazd ateistów? 70%, moi drodzy. Jezus właśnie tutaj względem nas, względem w ogóle nam, całym wszystkim tutaj ludziom obiecał. Hans śpiewał, tak jest. Jednak on nam... To nie jest proste pytanie, niby nie wierzę, ale czasem najdzie mnie wątpliwość. Pomyślę, może coś tam jest, a potem pomyślę, że w sumie mam to w dupie. Jest czy nie jest? Rozumiem. Heretycy Matiego, dokładnie tak. Rozumiem. No to masz ciekawe podejście, JH. Moi drodzy, 200 głosów, 68% jest na nie. Ale faktycznie lepiej chyba nawet jak piszecie, aniżeli jak zaznaczacie. Więc na przykład, jeśli nie wierzycie, do osób niewierzących teraz pytanie, jeśli jak nie wierzycie, to czy chcielibyście? Pewne rzeczy obiecał. On jest jakby zawsze przy nas, tylko my musimy jakby... w to uwierzyć, bo wiara... Ładną tę kamerę macie, jestem ciekaw jaką. Taka właśnie na ufności, jakby jest w Piśmie Świętym taki fragment, który mówi, że jak gdybyśmy mieli wianko jak ziarnko gorczycy, to pomyślelibyśmy, że ta góra ma się przenieść i ona by się przeniosła. Tylko, że widzicie, my takiej wiary nie mamy, jak nawet ziarnko gorczycy. Także... Chciałem, ale nie w Boga, tak, ale nie w Kościół. Okay. Drodzy, wyobraźcie A to po sobie co? Jak... Wiecie dlaczego? Po co? Ponieważ wydaje mi się, że w momencie, gdy ktoś wierzy, to jest łatwiej. Musieli mieć ogromną wiarę, skoro we wszystkich trudach i tak ufali Panu Bogu, bo wiedzieli i ufali Jemu, że On mimo wszystko się tym zajmie. Był taki jeden przypadek, moi drodzy, co mnie bardzo, ale to bardzo zasmucił. Zanim jeszcze działałam w mediach w 2020 roku w marcu, pewnie wiecie, co miało miejsce. Ciężko mi powiedzieć, myślę, że coś jest po śmierci, ale ktoś tam w niebie siedzi, ale teraz katolicyzm i Kościół poszedł w tak złą stronę, że nie potrafi iść normalnie do kościoła i się pomodlić. Ja długo miałem wątpliwości poszukiwania w wieku nastoletnim, teraz jestem ateistką, ale fascynują mnie nauka kosmologii i to mnie napędza wielkim natchnieniem co do samego sensu życia. Bóg nie. Moja wiara polega na obiegu energii w przyrodzie. Wierzę, że nawet jak umrzemy i się rozłożymy, to część energii zakumulowanej w naszych organizmach przechodzi do innych miejsc w przyrodzie i tak dalej. Okej. Okay. Ciekawie. Fajnie. Właśnie dlatego chciałem odpalić też ten odcinek. Nie żeby, nie wiem, jechać po Nike, żeby mówić, że o, gówno wiesz i po raz kolejny, wiecie, wypowiadać się i mówić to samo, co mówiłem na poprzednich
live'ach, ewentualnie na shotach, gdzie ją komentowałem, tylko chciałem również tutaj jednak porozmawiać. Dlatego to jest właśnie ciekawe, to jest właśnie coś, czego zabrakło mi na przykład, inaczej, coś, czego brakuje mi czasem w różnych podcastach, albo coś, czego mi zabrakło w tym podcaście Luz, gdzie rozmawiali z Czajnikiem, to znaczy nie było czegoś takiego jak jakaś druga strona, która miałaby inne zdanie, a na przykład tutaj, jak się umawiam z tą Najką na rozmowę i w tym tygodniu będziemy tę rozmowę przeprowadzać i gdzieś tam, nie wiem, w sobotę, w niedzielę, w dzień dziecka, w sobotę, może w dzień dziecka, no, zobaczymy, w sobotę albo w niedzielę, moi drodzy, będzie ta rozmowa puszczona, no to jest o tyle ciekawe, że mam kompletnie inne zdanie niż ona i dlatego mamy duże, bardzo, bardzo duże pole do rozmowy. Więc to myślę, że będzie ciekawe. Ogólnie jak ludzie mają, wiecie, różne zdania i chcą porozmawiać, to zawsze jest to ciekawe. Wierzę, ale niech trzyma się z daleka, zwłaszcza że wam mówisz. Taka pandemia, no na wszelaką skalę, moi drodzy, pewnie wiecie, co się na świecie działo i tak dalej, no teraz na przykład różne rzeczy wychodzą. Natomiast dążę do tego, że wtedy była taka sytuacja, że kościoły zaczęły być zamykane, niektórzy katolicy się buntowali, inni jakby mieli to gdzieś i nie zajmowali się nawet tym tematem, bo właśnie ufali papieżowi i księżom, no, że jednak trzeba... Każdy ma swoje zdania, ale o politykę i wiarę najłatwiej się pokłócić? Nie wiem, jakby się... O politykę byś się ze mną nie pokłóciła za cholerę. O wiarę? Nawet nie najłatwiej. Ogólnie chyba o wszystko najłatwiej się pokłócić, jak ktoś będzie chciał na siłę wam coś włożyć do buzi. No, to chyba wtedy najłatwiej się pokłócić. Ogólnie na siłę. Że nie chcę was, że masz swoje zdanie, ty masz swoje zdanie, ale on na siłę, wiesz, na siłę będzie chciał swoje i koniec. Cześć, Krzysiu. Fajnie Cię widzieć. Masz pozostać w domu, bo możemy się zarazić właśnie jakimś tam wirusem. No i okej, okay, no i ja pamiętam, była taka jedna dziewczyna, do której ja napisałam. Matwi się otęczowy? Którą ja się wtedy inspirowałam. I do niej napisałam, bo ona miała takie cudowne świadectwo, że Pan Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych, że Pan Bóg czyni cud. Mati, jak mogę wierzyć w Boga, skoro ledwo daje radę wierzyć w ludzi i ich obecne czyny? Ja nawet w siebie nie wierzę, więc w ogóle u mnie jest bardzo ciężko z wiarą. Cuda, bo to była kobieta, która nie mogła zajść ciąży. Ona była u trzech ginekologów, każdy po badaniach stwierdził, że ona jest bezpłodna i że nic z tego nie będzie. Ona zaczęła się tam modlić koronkę do miłosierdzia Bożego. Myślałem, z mężem całym sercem ufając. No i właśnie okazało się, że później po 7 latach starań się jednak okazało... No dobra, ale przez te 7 lat mogło się coś zmienić, nie? Że nie tylko, że wiecie, no była u trzech lekarzy, mamy modlitwę, pyk, 7 lat i nagle zachodzi w ciążę. Może coś tam jednak przez te 7 lat się wydarzyło, nie? Ale mówię, no to tutaj mówi Najka, która jest wierzącą osobą i mówię ja, który jest kompletnie niewierzący. Okazało się, że cud się wydarzył i Pan Bóg właśnie uczynił ją płodną. No i była w ciąży, urodziła tam właśnie malutkie dzieciątko. I przyszła pandemia, pamiętam, napisałam wtedy do niej, chciałam się tak poradzić właśnie, co ona o tym wszystkim myśli, bo ona tam działała w mediach. Na co ona jej powiedziała, wiesz ty co, Pan Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych, Pan Bóg w moim życiu uczynił cud, ale Pan Bóg od tego... Nie ma problemu, Mati, pomogę ci z wiarą. Przestań wierzyć w pierdoły, jak ty czy inni ludzie. Zacznij wierzyć w pewniki, na przykład uwierz w grawitację. O! No i gitara. Zaura mi syna, zaura mi mamę, jak miałem 5 lat. Przykro mi, cesarzowa. Nic gorszego nie ma niż utrata dziecka. Nie ma nic gorszego. Czy odczytuj wiadomość na Instagramie? Tak, odczytuję. Bo mnie nie uchroni, także ja dlatego nie będę chodzić do kościoła, bo po prostu się boję tego, że coś stanie się mnie, czy mojemu dziecku, czy mojemu mężowi. No i w takim razie ja się wtedy zaczęłam zastanawiać, gdzie jest ta prawdziwa wiara, że w jednym wypadku Bogu się ufa, a w drugim nie. Wiecie, są różne przypadki i różne świadectwa każdego z nas. Każdy z nas ma inną drogę do Pana Boga, natomiast no, my musimy już na samym wstępie zaufać temu Panu Bogu i na Nim. No właśnie chodzi o to, nie? Chodzi o to, jeśli właśnie chodzi o zaufanie i chodzi o wiarę. Wiara nie polega na tym, że coś ma mieć sens, tylko... Wiara polega na tym, że wierzysz. A ja tak nie potrafię. Dla mnie musi mieć coś sens, żebym w to wierzył.
A ty ślub kościelny brałeś, jak jesteś niewierzący? Nie byłem w kościele, więc nie. Natomiast jak bierzesz cywilny, to tam jest i tak chyba tak mi dopomóż Bóg. Natomiast ja pominąłem tą kwestię, więc. Skupić swoje całe właśnie życie. Ale bardzo ważna kwestia, jak miał, że mógłbym mieć kościelny, bo na przykład, czy ma jest Iza jest wierząca, no już przekabociłem trochę na swoją stronę, ale przez te lata też już przestała być aż tak wierząca kiedyś na pewno. Natomiast jakbym na przykład, czy mimo wszystko, czy mógłbym wziąć ślub kościelny? Jak najbardziej, bo mi by to nie przeszkadzało. Dla mnie to jest nic. Czy stałbym przed kościołem? Tak, Iza w kościele, ja za bramą. Nie no, tak wiesz, no, mógłbym dalej wziąć strój ślub kościelny, tylko że dla osoby wierzącej by to znaczyło dużo, a dla mnie nie znaczyłoby to nic. Poza tym, że oczywiście cieszy się osoba, z którą jestem, nie? I tyle. Moi drodzy, to był taki pierwszy punkt o tym, żeby ufać Bogu. Drugi punkt. Katolik powinien być Krzysiu Lew, kimś, dokładnie. kto pragnie być z Panem Bogiem w najbliższej relacji. Jednostronny, dokładnie tak. Jako jakaś muszka mi tu lata. W takiej relacji, że. Ślub na walkie-talkie. Tak mi dopomóż Bóg. Odbiór. Halo, halo. Się to usłyszymy. Tak mi dopomóż Bóg. Chyba zabiorą. Ja nie bierzmowania. Ja mam bierzmowanie, czaisz? Pan Bóg jest naszym i ojcem, ale i zarazem przyjacielem. Bo moi Jeden, drodzy, Dominika. ja, żeby zrozumieć Ciechanowa właśnie jesteś? Tak jest. A co, tego, słychać? kim jest dla Widać. mnie Pan Bóg, to zaczęłam właśnie słuchać na przykład księdza Pawlukiewicza. I właśnie on bardzo często mówił. A co sądzisz o chacie świętym, jeśli nie wierzysz? Chacie czy czacie? Czadzie? O czacie świętym czy chacie świętym? Chyba nie rozumiem pytania. Pozdro z Mławy. Pozdro, Szymon. Że Jezus to jest nasz przyjaciel, że z Jezusem mamy stworzyć tak wspaniałą relację, żeby chcieć z Nim cały czas mieć kontakt, bo moi drodzy, Ogniaczacie? ja nie uznaję czegoś takiego i tutaj Ach, właśnie to jest mój chrzcie. alert. Co myślę? Spoko. No bo to wiesz. Jeśli, co sądzę? Nic nie sądzę. To sądzę, że to jest obrzęd w wierze katolickiej. I tyle. No, to dla mnie nic nie znaczy. Nie uznaję. Aczkolwiek wiem, że trzeba się pierdzielić w kościołach, że trzeba się pierdzielić z tymi z księżami, że niektórzy nie chcą tego chrztu dać, natomiast jak później się da pieniądze, to jest wszystko okej. Okay. O, heheszki z wiary, nowe nie znałem, witam. Cześć, cześć, Zajwo. A właśnie nie. Właśnie bardzo nieładnie teraz napisałeś, bo ja na samym początku powiedziałem, że włączamy i teraz dzisiaj na luzie rozmawiamy, na luzie rozmawiamy, na luzie komentujemy i że właśnie, że dzisiaj inaczej niż na poprzednich streamach. Że bez jakiegoś śmieszkowania, że bez wyzywania, tylko właśnie rozmawiamy. Czy miałem apostazję? Nie, nie miałem. Czegoś takiego, że ktoś idzie sobie w niedzielę do kościoła na godzinkę, a w tygodniu w ogóle o Panu Bogu nie pamięta. No bo moi drodzy, ja sobie tak wyobrażam to w ten sposób, że okej, mam jakiegoś takiego przyjaciela, zwykłego człowieka, którego na co dzień w ogóle nie odwiedzam, w ogóle do niego nie napiszę, Teraz nie było zadzwonię do inaczej. niego raz. No w sensie nic nie powiedziałem przecież. Nic złego nie powiedziałem teraz o wierze. Powiedziałem coś? To teraz było. No powiedziałem, że nie, że nie. Odpalając ten stream, powiedziałem, że tutaj się nie śmiejemy teraz i że właśnie ciekawy odcinek do tego, żeby porozmawiać o tym, co ludzie wierzą i czy chcieliby wierzyć i tak dalej. Bo ja na przykład uważam, że wiara jest pomocna, że łatwiej się ludziom żyje. Za kiedy tylko do niego Szczerze, czasem nawet zazdroszczę wam powiem. przyjdę, tak żeby było, o, że Cześć, okej, cześć, Zajo. umówiłam się z nim, to żeby nie odwalić, no to serio tam pójdę, żeby on nie poczuł się stricte zaniedbany. Moi drodzy, my mamy z Panem Bogiem nie taką relację, żeby z nim o wszystkim, dosłownie o wszystkim rozmawiać, żeby się z nim ze wszystkim dzielić, żeby nawet w myślach z nim rozmawiać. I ja jestem taką osobą, że na przykład czasami jak idę ulicą, to ja po prostu się modlę na O, różańcu. Kate in Moody, jak najbardziej rozumiem. Mam z chłopem o to mocny dialog. Jestem za chrztem po to, żeby dziecko miało później łatwo w życiu. Zawsze może kiedyś pokochać kogoś, dla kogoś. To ja jestem tego samego zdania. Że nawet jak no ja jestem niewierzący, ale później na przykład jest pierwsza komunia, wszystkie dzieci idą i później wiesz, na przykład dziecko nie pójdzie i będzie się czuło, wiesz, na jakiś tam sposób. Dlatego, że dla mnie wiesz. Bo mamy taką dziesiątkę różańca Przeryba. świętego zwykle na nadgarstku. I właśnie jest coś takiego, że ja cały czas pogłębiam tą relację. Tak samo. Chciałem wierzyć tak klasycznie. Ja czasem myślę, że chciałbym. Najpierw upierdzielę, później przywitanie. Ja chciałbym, wiesz? Ale nie potrafię.
prawdziwa osoba, która kocha Pana Boga, pragnie poznawać historię samego Jezusa, czyli na przykład czytać Pismo Święte. To nie ma czegoś takiego, moi drodzy, że okej, my chodziliśmy w szkole na katechezę i tu... Mam chrzest, mam pierwszą, drugą komunię, a widzicie, tak śmiejecie, że jestem jakimś tutaj wysłannikiem, a ja mam nawet dwie komunie, bo w Ciechanowie robi się pierwszą i drugą. Czajcie? I bierzmowanie też mam. Tutaj nasza wiara i nasze zagłębianie właśnie w te całe wszystkie tajemnice naszej religii, naszego Pana Jezusa, jakby pogłębianie tego wszystkiego, skończy się właśnie na edukacji szkolnej, która była właśnie oferowana właśnie religia w szkole. I po tym wszystkim już o tym zapomnimy. Potem będzie główny temat. Zapomnimy, a tak to sobie tylko raz w niedzielę. Tylko Ciechanowie. Wiem, że nie tylko, ale nie w każdym rejonie. Jak zawsze mówię, że mam dwie komunie, że byłem na pierwszej, drugiej komunii świętej, to ludzie mają takie co? Jak? Tak, pierwsza. Po prostu Ciechanowie się inaczej nazywa. Ale nie tylko w Ciechanowie. Tak właśnie w Ciechanów i okolice. W okolicznych Ciechanowach. A nawet czasami mniej. Posłuchamy kazania księdza, mimo że czasami te kazania niektórych księży w kościele w ogóle nie mówią, nie zbliżają nas do Pana Boga, tylko czasami nawet i do innych rzeczy, które nie są do końca jakby trafne. Bo uważam, że w kościele należy mówić tylko o tym, co jest... Pierwsza rocznica komunii. No właśnie, u nas normalnie jest nazywane to jako druga komunia święta. Nie? Tak naprawdę, na przykład stricte, co dzieje się na Eucharystii. Ja zauważam, że mało który ksiądz a właśnie to przedstawia, który święta moment odpowiada komunia, za co. Tak na przykład agresywnie. Wiele osób nawet nie wie, że jak jest moment właśnie, że ksiądz mówi, przekażmy sobie teraz znak pokoju i jest coś takiego, że później tak mówi się Baranku Boże, który gładzi rzeź świata. Się to w zasadzie na niektórych w kościołach z babciami dookoła. W kościołach śpiewa. No to moi drodzy, wtedy jest ksiądz wtedy na ołtarzu łamie opłatek, czyli łamie hostię, czyli tak naprawdę następuje śmierć Pana Jezusa. I jak ja na przykład ten temat poruszyłam niedawno na live wśród katolików, to moi drodzy, ludzie o tym nie wiedzieli. Ludzie myśleli, że ja mówię jakieś głupoty. Bo wydaje mi się, nie mam... Znaczy nawet nie, że wydaje mi się, tylko osoby, na przykład osoby wierzące, z którymi rozmawiałem, czy to na przykład rówieśnicy, czy gdzieś tam online, no to jest coś takiego, że jesteśmy wychowani w tej wierze, natomiast ludzie nie są świadomi, w ogóle ludzi na przykład nie interesuje to. Oni, wiecie, chodzą do kościoła, bo chodzą i tyle. Że takich świadomych katolików wydaje że mi się, że to jest, że to, nie mówię, że ich nie ma, natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu mniejszość, że to jest jednak no mniej niż 50%, tak? Czyli mniejszość, moi drodzy. Takich świadomych, którzy wiedzą o co chodzi w każdym poszczególnym elemencie mszy. I bardzo mnie to boli, bo ja uważam, że my powinniśmy się zagłębiać w to wszystko, co się tak naprawdę dzieje i dążyć do tego... Przez to, że byłem ciekawskim nastolatkiem, zacząłem czytać Biblię, sprawdzać oryginalne zapisy w Biblii, słuchać kazań i patrzyłem na zmiany w Kościele na przestrzeni wieków, no i cyk, ateista. No ja byłem ateistą i też byłem bardzo ciekawskim nastolatkiem, nie słuchałem kazań, nie patrzyłem na zmiany, natomiast czytałem Biblię, ale tylko po to, żeby... Jak byłem nastolatkiem, no takim, wiesz, jeszcze takim kornomornym, no to chciałem, wiecie, chciałem nie zakłamywać, nie załamywać, mimo że to robiłem, szczególnie załamywałem, szczególnie samego siebie. Chciałem zaginać, moi drodzy, osoby, z którymi rozmawiałem, ponieważ i okazało się, że to jest bardzo łatwe tak naprawdę, że osoby wierzące miały o dziwo małą wiedzę na temat własnej wiary. A czytałem, mówię, tylko Biblię, nie? Ale byłem bardzo ciekawy. Ogólnie czas technikum bardzo fajnie wspominam, ponieważ miałem 4 lata technikum i przez te 4 lata rozmawiałem na każdej religii z panią właśnie religii i ludzie mieli wolne. Lubili chodzić na religii, ponieważ mieli wolne ludzie z mojej klasy, ponieważ był temat i ja zawsze rozmawiałem z panią. Praktycznie przez bitą godzinę, nie? To zajęcie było zajebiste. I ostatecznie jako ateista dostałem 6 z religii. Mnie do tej z mózgu skłoniła szkoła katolicka. No widzisz. Jego prawdziwego przeżywania Eucharystii. Moi drodzy, tutaj też czasami chodzi o to, żeby po prostu... Bardzo dobrze powiedziane, często to jest... Często to nie jest wierzenie, ale bardziej wychowanie w pewnej wierze, no tak. Stał się na tyle naszym przyjacielem. Znany z tego, że zagiął katechetkę, zaginął. Nawet nie, że nie, właśnie jej nie zaginęłem. Natomiast na przestrzeni 4 lat nasze rozmowy wyglądały, wiesz, coraz bardziej dojrzale i jeszcze bardziej dojrzale. Ale katechetka była bardzo fajna, bardzo w porządku była. Przyjacielem, żebyśmy nie wstydzili się go, żebyśmy o nim jasno mówili nawet innym ludziom, żebyśmy po prostu dawali cały czas świadectwo wiary. Katolik nie powinien się wstydzić tego, co się w ogóle... w naszym sercu
dzieje, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, bo jakby my mamy być katolikami zawsze, a nie tylko od święta do święta, nie tylko od niedzieli do niedzieli. I tutaj od razu tak no tak, normalnie, tak powinno być, nie? Mam nadzieję, że płynnie przejdę do punktu trzeciego, że moi drodzy, katolik ma żyć, ale katolik ma nie zagłębiać się za bardzo w ten świat, wręcz ma się nie zatracać w świat i w ludzi, bo słuchajcie, my mamy być Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje. Nawet nie wektor. Chyba nie wiem, co się dzieje, nie mam pojęcia. Panie, które od razu plotkują, obgadują i w ogóle używają wulgarnych... Za każdym razem, jak tłumaczę jakieś... Jesteś cały czas? To dobrze. Za każdym razem, jak właśnie takie tematy komentuję, to zawsze musi mi internet wywalić. Przypadek? Moi drodzy, ja to... Ja wychowałem się w domu, gdzie o ateizmie nie było mowy. Co niedzielę do kościoła... Bo co ludzie powiedzą, ateistką zostałem, miałem 13 lat, a 13 lat temu, jak zaczęła się moja depresja, zdałem sobie sprawę, że moje modlenie plus modlenie się z płaczem nie ma sensu. No widzisz, no to bardzo mi przykro w ogóle, że musiałeś tak mieć. Natomiast byliście zmuszani do tego, żeby chodzić do kościoła? Ja byłem. Szatan gryzie kable? Myślę, że nie szatan właśnie. Byliście zmuszani, dochodzenia do kościoła? Ja byłem co tydzień. Ja co tydzień byłem zmuszany do kościoła. Żebym chodził. 900 osób, siemano wszystkim, fajnie, że jesteście. To rozumiem i ja rozumiem, że wam się... I karteczki jeszcze musiałem przynosić, nie? Ale zmuszałem co tydzień. To nie podoba, mnie się to też nie podoba, bo ja uważam, że my powinniśmy cały czas żyć według przykazań. Tak samo właśnie, jeśli chodzi o to, my mamy żyć, mamy jak właśnie korzystać oczywiście w miarę... Pamiętam, jak w gimnazjum mama mi płaciła 10 zł, jak z nią poszedłem na mszę. No widzisz. Prawdziwa szkoła katolicka, tak? W początku, z tego życia. I co, uwierzyłeś, tak? Dorobiłeś się tyle na wierze, że człowieku. Sam bym zaczął chodzić. Mamy czynić jak najwięcej właśnie dla innych ludzi. Mamy czynić takie rzeczy przyjemne i radosne dla nas samych, ale mamy mimo wszystko, moi drodzy, zachowywać pewien taki odstęp od tego, co się na świecie dzieje, bo jak czasami się człowiek tak zagłębi w to wszystko, co się dzieje, czy to w filmach, czy to w jakichś produkcjach, w jakiejś muzyce, to moi drodzy, świat schodzi coraz bardziej na psy. No cóż, no. Nie oszukujmy się, no tak właśnie jest. Ja na przykład mam TikToka i działam na TikToku, ale ja uważam, że oglądanie TikToka na większą skalę jest zagrożeniem duchowym. Ja na przykład na TikToku w zasadzie nikogo nie oglądam, jak już to wstawiam swoje treści, bo ja wam powiem, gdybym ja serio zaczęła oglądać TikToka, to ja nie dość, żebym się źle to przez to czuła, dodatkowo sama u siebie narażałabym na taki, w pewien sposób nie dość, że grzech lenistwa, to dodatkowo przy okazji taki grzech zaniedbania mojej duszy, bo moi drodzy, my mamy by uważać, co oglądamy, czego słuchamy, z kim się słuchamy, znaczy z kim się zadajemy, bo jest coś takiego, wiecie, co no, stare przysłowie mówi, z kim się zadajesz, takim się stajesz. I moi drodzy, tak trzeba jest. Nawet czasami zwrócić uwagę na to. To czemu nagrywa TikToki? No wiesz co, inaczej, ja ci powiem tak, że normalnie bym właśnie tak w ten sposób powiedział, że no dobra, mówisz, że taki TikTok zła, sama nagrywasz, tak? A ja ci nie wierzę, że ty nie oglądasz. Natomiast z drugiej strony, no, ma jakiś, mówi, że ma jakiś w tym swój cel. W sensie, wiesz, no nagrywa, żeby ludzi nawracać, żeby pokazać dobre wartości, że mówić, że robienie loda to jest złe. Także no, wartości są przekazywane, moi drodzy. Kogo my w mediach oglądamy? U mnie w podstawówce katechetka sprawdzała, czy byliśmy w niedzielę na mszy. Mała wieś, łatwo było zauważyć. Jak ktoś był, to dostawał szóstkę, jak ktoś nie było, to jedynkę. Jasna dupa. Nie? Albo w ogóle, ja najbardziej w ogóle nie ogarniam tego, że religia... Czaicie w ogóle, na czym polega religia w szkołach? Że idziesz na matematykę, no to uczysz się... Dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia. Idziesz na polski, no to uczysz się, wiesz, no, czy taka książka, takie dyktando, takie błędy ortograficzne i tak dalej. Jak idziesz na historię, no to uczysz się różnych epok, różnych historii, różnych wydarzeń. A jak idziesz na religię, to zdajesz religię, ucząc się pacierza na pamięć. Przecież to jest niedorzeczne. Jak idziesz na religię, to powinieneś dowiadywać się o religiach różnych. Religia powinna być zamieniona bardziej na religię takie religia / filozofia. Wiecie, o co chodzi. Bo i to nie dlatego, że mam coś do wiary katolickiej. Absolutnie nie o to chodzi. Tylko, że jak to w ogóle niedorzecznie brzmi. Rozumiecie, nie? Że idziesz na zajęcia i religia to jest coś zajebiście
ważnego dla człowieka. Jeśli ktoś wierzy, no to jest zajebiście ważne, wiecie, że modli się, bo wierzy, że istnieje coś większego. I wierzy w to, oddaje swoje życie ku temu, w jakiś sposób poświęca swoje życie. To jest prywatna rzecz, taka osobista, taka bardzo, wiecie, czasem nawet delikatna rzecz. Natomiast chodzisz na zajęcia, na których uczysz się pacierza jak wiersza. To jest dla mnie niepojęte, to jest dla mnie zajebiście niepojęte. Nie powinno być czegoś takiego. Oczywiście w technikum miałem, wiecie, albo religia, albo miałem nie teoria, tylko... O Jezu. Teologia, na teologię chyba, tak? Dobrze mówię. Etyka, bardzo dziękuję, etyka. Oczywiście wszyscy chodzili na religię, bo etyka była z gościem, który wszystkich upierdzielał. Ja też chodziłem na religię. Natomiast wiecie, dla mnie to jest zajebiście niedorzeczne i w ogóle nie mogę wyjść z podziwu, z szoku nie mogę wyjść, że w podstawówce, już nie wiem jak jest teraz, może jest inaczej, ale do podstawówki, której ja chodziłem i do gimnazjum, którego ja chodziłem, pacierz był dosłownie jak wierszyk do odbębnienia. To jest dosłownie, to nawet nie jest coś pozytywnego dla samych chrześcijan, bo to jest takie splunięcie, bo pacierz, jakaś modlitwa, to nie jest wierszyk. Posrane. To nie powinno tak być według mnie. Po tym filmie będzie Agnieszka. Co my wspieramy? Jakie fundacje, jakie organizacje w ogóle tutaj właśnie chcemy wspierać? I nawet czy idziemy za tym, co nam się dalej referuje, tak jest, czy okay. Nie wiadomo, moi drodzy, pewnie kojarzycie, jak na przykład na TikToku coraz to bardziej wyuzdane kobiety tańczą, czasami nawet zwyczajnie stoją z biustem na wierzchu i tak dalej. Moi drodzy, to już jest zagrożenie duchowe w ogóle swoją drogą. My kobiety na przykład na co dzień też mamy się szanować. Tutaj właśnie taki apel do właśnie wszystkich katoliczek, że my mamy cały czas dawać przykład tego, że dążymy do świętości, że nasze ciało jest naszą świątynią i mamy o nie dobrze dbać, a nie pokazywać normalnie wszem i wobec, jakie my jesteśmy piękne i fantastyczne, jakie mamy wspaniały dekolt. Bo ja uważam na przykład, że jestem piękną kobietą, ale te rzeczy właśnie i tak zostanę dla swojego przyszłego męża, bo szanuję swoje ciało, bo wiem, że Pan Bóg je stworzył, ale nie po to, żebym ja z niego robiła show, żeby ej, ludzie, patrzcie, jakie mam wspaniałe piersi, jakie mam wspaniałe pośladki i tak dalej. Mamy skupić się na tym, że nasze ciało ma służyć właśnie samemu Panu Bogu i przy tym nie iść za tym, co nam świat oferuje. Ja na przykład jako kobieta bardzo często staram się wybrać do siebie coś ładnego, nawet i w sklepie. I moi drodzy, jako katoliczka, ja zwracam uwagę na to, co na siebie założę, bo uważam, że to, co na siebie zakładam, też jest przejawem tego, co nasze w sercu. Tak samo to, co mówię, jest przejawem tego, co mam w sercu, bo to, co na ustach, to i w sercu. I my, katolicy, mamy zwracać na to uwagę, że mamy być cały czas katolikami, no a nie tylko dobrze. Właśnie w niedzielę, tak jak przedtem mówiłam. I my mamy skupiać się na tym, żeby zbliżać się do Pana Boga, żeby nie odchodzić od tych przykazań, bo ja wiem, że wiele osób, jak załącza TikToka, to nagle mówią, dobra, ja jestem katolikiem, ale ten trend z machającym tyłkiem nagram, no bo przecież to nic złego. Jestem katoliczką, ale pójdę z partnerem do łóżka, no bo przecież... No dobra, ale to tylko, czy teraz jest kwestia tego, czy katolicy nie mogą różnie myśleć? Prawdziwy katolik, w sensie, że wiecie, wierzę, natomiast mam inne zdanie, w sensie, że na przykład ona mówi, że nie pokazuje tego ciała, tylko zostawia to dla męża, ponieważ, no, że tak szanuje swoje ciało, a na przykład druga kobieta pomyśli sobie, że właśnie pokaże to ciało, ponieważ jest to ciało Boże, i nie ma się czego wstydzić. Więc chyba można na różne sposoby, bo ona mówi, że jak powinien być prawdziwy katolik. Ale wydaje mi się, że taki prawdziwy katolik może też inaczej myśleć, nie? Przecież to nic złego. Moi drodzy, nie na tym to ma polegać, że my... Albo jak na jak, albo jesteś fake katolik. Katolicy chyba sobie mamy tak. Wybierać, co jest dla nas dobre, a co nie. Pan Bóg ustalił przekazania, bo... Ojciec smok, no... Pan Bóg wie, co jest dla nas najlepsze i my mamy się na tym skupić, nawet jeśli ludzie mówią, że my jesteśmy głupi, że jesteśmy idiotami, że jesteśmy staroświeccy, że żyjemy według jakichś nieistotnych w ogóle zasad moralnych. Mamy... Nie znasz siódmego przykazania, nie pokazuj nogi swojej, ale Nike akurat pokazuje, dekoltu nie pokazuje, ale ostatnio się chwaliła na swoim Instagramie, że szła na jakiś... czy na urodziny szła, czy na coś tam, no i te nogi bardzo mocno pokazuje. Swoje nogi na Instagrama i nie wejdę, ponieważ ona mnie zablokowała. O, widzicie? Chyba nic nie mam, moi drodzy. Natomiast na Twittera nie będę wchodził, bo na tego Twittera się nie mogę na kompie zalogować, więc no ale pokazuję te nogi. Skupiać się na tym, co dla nas Pan Bóg uczynił i z czego nam właśnie, co nam Pan Bóg nakazał. Bo Pan Bóg zrobił... Ciekawe, oryginalne dzisiaj to przykazanie brzmiało inaczej niż obecnie.
Nie, ale w ogóle dziesiąte przykazanie jest, również powinno być zredagowane inaczej. Bo tam masz, nie, dla mnie to też jest coś, co powinno być zredagowane. I to nie jest tak, że ja wyśmiewam teraz, absolutnie. Uśmiechnąłem się, ale ja nie wyśmiewam. Powinno być zredagowane, ponieważ masz czci ojca swego. Zrób to, to i to. Nie rób tego, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie będziesz miał debet cudzych przede mną. Pamiętaj, aby dzień, rób to, zrób to, zrób tamto, nie rób tego i tak dalej, nie? I masz dziewiąte, nie cudzołóż, nie inaczej, nie cudzołóż, nie. Dziewiąte, nie pożądaj rzeczy, nie pożądaj żony bliźniego swego, nie? I masz dziesiąte przykazanie. Jak brzmi dziesiąte przykazanie? Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Że to nie ma sensu. Jak brzmi... Wyobraźcie sobie kazanie w kościele. Moi drodzy... Nie, moi drodzy, tam jest... Usiądźmy, spocznijmy... Bracia i siostry, bracia i siostry. Przypomnijmy sobie teraz, jak brzmi dziesiąte przykazanie. Pochylmy się trochę nad nim. No i wszyscy przypominają dziesiąte przykazanie. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Powinno być dziewiąte, nie pożądaj rzeczy żony bliźniego swego. I dziesiąte, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Wiecie, w sensie, że tym schematem, nie? Skoro mamy nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, a nie cudzołóż, ani kradnij, ani nie ani zabijaj. Wiecie, jakby szyk, nie? Że ta sama forma powinna być zachowana. Skoro piąte, szóste, siódme zostało nie, no to dziewiąte i dziesiąte również niech będzie takie. Nie pożądaj żony bliźniego, no to dziesiąte, nie pożądaj żadnej rzeczy. Nie chci żadnej rzeczy. No tak to dziesiąte wtedy nie ma sensu. To z miłości. No nieważne, ale to moje pierdolenie jest. I my mamy o tym pamiętać, bo ja na przykład jako katoliczka, przestrzegając 10 przykazań, nie... To oglądam na Ligir Egzorcyzmy? Oglądałem, no. Czuję się w ogóle, nie wiem, jakaś ograniczona czy zniewolona, bo ja odkąd się prawdziwie tak nawróciłam... Kiedy Agnieszka będzie, po tym będzie Agnieszka. Bo tak, po 17-18 roku życia, mimo że kiedyś byłam katoliczką. O właśnie, tutaj ktoś mi powiedział, bo musiałoby 10, więc 10 rozbili na 2 po usunięciu przykazania o nietworzeniu wizerunków. Pierwsze przekazanie też brzmiało inaczej, ale je wymazali, dlatego dziesiąte musieli rozbić na 2, żeby było łącznie 10. Proszę mi napisać, jakie było 9, 9 zostało rozbite na 10 i ma to sens. Więc proszę mi napisać, jak wyglądało te przekazania oddzielne. Witam kierownika Daniel 1985. Boże, jeden dawno cię nie było. Może, moi drodzy, zobaczcie, jaką ma ikonkę. Jest to osoba, która wspiera ten kanał bardzo, bardzo długo. Witam cię bardzo serdecznie. Fajnie, że wpadłeś. Bardzo mi miło. To ja kiedyś właśnie przyzwalałam na grzech, byśmy powiedzieli, a przyzwalanie na grzech też jest grzechem. Na przykład ja kiedyś mówiłam, że aborcja wcale nie jest zła, dopóki się nie zagłębiłam, czym tak naprawdę jest aborcja. I dopóki tak naprawdę nie poznałam, co to... Po angielsku jest you shall not bear false witness against your neighbor. You shall not convert. W ogóle jest i na czym to polega dokładnie, bo niektórzy w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, jak to wygląda. Albo na przykład kiedyś mówiłam, że niektóre sposoby antykoncepcji wcale nie są takie złe. Kiedyś tak mówiłam, gdy miałam 11 lat. No, bo... no dobra, no ale to chyba dobrze, żeby się... Jejku, no ale Bóg też stworzył płeć. Jeśli zakładamy tutaj, że Bóg stworzył wszystko, no to stworzył również popęd. Czy popęd stworzył już ten? Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest pod wodach pod ziemią. Okej. I takie przykazanie jest spoko. Natomiast jeśli takie przykazanie jest spoko i to jest faktycznie dziesiąte przykazanie, czy tam pierwsze przykazanie, no to w takiej sytuacji kościoły i to, co się w nich dzieje, nie ma absolutnie sensu. Że to jest kościoły i to, co się dzieje w kościołach, jest zaprzeczeniem tego przykazania. No to nieładnie, że usunęli. Żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu. A widzisz do kościoła i wiecie, i od razu masz co? Masz krzyż, nie? Na którym... drugie przykazanie, okej. Okay. I wiesz, idziesz i na samym środku, wiecie, ogromny krzyż, nie?
W ogóle to też jest dla mnie mega dziwne, że znaczy mega dziwne, no rozmawiamy. Ja mówię tutaj, ja nie hejtuję i proszę, żebyście mnie w ten sposób też, bo ja wiecie, nie naśmiewam się, nie wyśmiewam i mam nadzieję, że tym tonem również pokazuję, że to nie jest dla mnie coś zabawnego. Tylko, że po prostu zastanawiam się. Jak już rozmawiamy o wierze, no to chcę też tak poruszyć. Dla mnie też dziwne, bo nie pasowało, no tak to wygląda. Dziwne dla mnie jest to, że symbolem, który gdzieś tam, wiecie, ludzie mają i noszą, jest krzyż. W sensie miejsce, na którym, ostatnie miejsce, na którym Bóg był żywy, tak? Nie jest. No to dlaczego ludzie noszą krzyżyki? Krzyż. Krzyż. Symbol. Jeden z najprostszych symboli funkcjonujących w kulturze dla chrześcijan to znak zbawienia i zwycięstwa. Symbolem Jezusa ryba. No dobra, no to dlaczego na przykład ludzie nie mają, wiecie, wiesz, symbolem cierpienia Jezusa i odkupienia win. Symbolem poświęcenia. Oryginalnie przybijano do pala i takiego ustrojstwa w kształcie litery T. No dobra, dobra, okej. Okay. Bo im tak, nie, bo dobra. Natomiast, jeśli Jezus nie byłby ukrzyżowany, tylko byłby powieszony, to czy by ludzie na przykład na wisiorkach mieli szubienice? Tutaj? Nie wiem. Nie wiem. Szubienicę to nosiła? No nie wiem. Tak się zastanawiam, nie? Kiedyś mówił, że to jest błąd. Nie powinno być przykazania nie zabijaj, tylko nie morduj. Czyli nie odbieraj życia w złym celu. Błąd tłumaczenia. Okej. Rozumiem. Dobra, lecimy Moi dalej. Bo drodzy, to ja jest, tak mówiłam. mówię, takie moje głośne myślenie, nie? Tutaj ja mówię, nie chcę nic ani kogoś ani wyszydzać, ani naśmiewać, tylko tak głośno myślę. Sobie, no bo dosłownie nie A też poznawałam. na no, cześć, cześć. Fajnie, że wpadłaś. Mam prawdę. Jeszcze trochę posiedzimy. A tu okazało się, że tak naprawdę antykoncepcja jest zaprzeczeniem tego, co właśnie Pan Bóg nam podarował, czyli seksu właśnie w kwestii Albo gilotyna. tylko i wyłącznie prokreacji, bo okej, w małżeństwie można się cieszyć właśnie ze współżycia, z tego najbliższego zbliżenia z partnerem, ale właśnie no, jeśli chodzi właśnie o zatrzymywanie się i w Serber, ogóle takie dobra. zamykanie się na życie, to już będzie grzechem. I właśnie to nie chodzi o to, że my mamy sobie życie utrudniać, tylko ułatwiać, bo jeśli ktoś zacznie żyć według przykazań, od razu zauważy, że życie jest o wiele, wiele piękniejsze i łatwiejsze. Także moi drodzy, skupmy się na tym, żeby nie iść za światem, nie słuchać tego, co ludzie nam mówią, czy to gwiazdki i w ogóle, tylko zwracać uwagę na to, czy dana osoba nas zbliża do Pana Boga, czy nie. Tak samo jeśli chodzi właśnie o kwestię partnera, bo moi drodzy, ja uważam jedno, skoro jestem katoliczką, to też powinnam trzymać się osoby, tej właśnie najbliższej, z którą będę się całować, przytulać i tak dalej, I tak dalej. bo mimo wszystko ta dana osoba ma zbliżać mnie do Pana Boga, a nie od Niego mnie oddalać właśnie poprzez grzech. Także, moi drodzy, czy to chodzi Cześć, cześć, Ewa. o przyjaźnie, czy o jakieś Trzymaj się. imprezy i tak dalej, bo Trzymaj się, ja odezwę uważam się. jedno, wszystko jest dla ludzi, ale nie wszystko ludziom Wszystko jest dla ludzi, ale nie dla wszystkich ludzi. To jest fajny cytat. Tekst. przynosi korzyść. I żebyście mnie dobrze zrozumieli, słuchajcie, załóżmy, jeśli chodzi o bycie katolikiem i takie katolickie spojrzenie na to, można się napić i w ogóle, ale jeśli ktoś co tydzień w sobotę musi pić, bo inaczej on sobie To jest alkoholizm. Jeśli życia musi pić, to alkoholizm. i właśnie odstresowania się od tygodnia pełnego pracy nie wyobraża właśnie bez picia alkoholu, no to moi drodzy, oznacza coś, że coś jest nie tak, bo ta osoba na pierwszym miejscu nie ma Pana Boga, tylko właśnie ma zapomnienie poprzez alkohol. Mamy właśnie na tym się skupiać, żeby cały czas właśnie być jak najbliżej Pana Boga, bo jeśli ktoś jest blisko Pana Boga, to w ten sposób człowiek zobaczy, że nawet stresujące sytuacje go nie przemogą. Co tydzień wilką szalne? No widzisz, jak to teraz proszę ja ciebie. Rozumieć? Zasłonię sobie zegarek w kąpie, żeby nie widzieć, która jest godzina. Nie pokonają go. Moi drodzy, właśnie tak przechodząc do punktu czwartego. Katolik powinien być radosny. Ja myślę, że tutaj w zasadzie nie ma wiele do powiedzenia. No dobra, dobra, jak katolik powinien być radosny, ale dobra, jak na przykład choruje. Karola, specjalnie cię ja mogę przyspieszyć. Tak zawsze myślałam, dopóki właśnie nie zaczęłam promować takiej radości z życia w mediach. Ja zauważyłam, że ludzie mówią, a ty się cieszysz życia, no i to jesteś infantylna, ty jesteś. Ej, no dobra, no ale ma być szczęśliwy, ma się cieszyć, no dobra, ale są różne etapy w życiu, nie? Jestem szczęśliwy, teraz widzicie, że miał dobry humor, że był uśmiechnięty? No nie widzicie.
Może dlatego nie jestem katolikiem, bo nie mógłbym, mój drodzy. Nieważne. Dziecinna, ty w ogóle życia nie znasz, w ogóle trudów nie masz. Moi drodzy, ja mam w życiu mnóstwo trudności, o których ja wam nawet tutaj w mediach nie mówię. Mszan to najmocniejsze wino świata. Jeden pije, a cały tłum śpiewa. No mówię. Widzisz. Opary, opary człowieka. Mi wystarczy nawet posłuchać tego, co ja wam mówię we vlogach. Tutaj jakieś fałszywe oskarżenia, tutaj jakiś ogromny hejt, tutaj deepfake'i. Zamawianie na mój adres jakichś właśnie paczek, za które ja bym później musiała płacić i później jakieś... No dobra, i dalej powinna być uśmiechnięta. Tak czy nie? Może nie rozumiem. Właśnie komornicy by mnie ścigali, no bo przecież ja tego nie zamówiłam, a ktoś na mnie coś zamówił i się potem nie podszył. I moi drodzy, ja na co dzień w ogóle nie mam łatwo. Niektórzy ludzie dokładnie znają historię mojego życia i w ogóle, a ja mimo wszystko pozostaję radosną kobietą, bo... No dobra, ale przecież wstawiała filmik jak płacze. I płacze, bo nie może znaleźć na przykład pracy przeze mnie, przez złego Spysińskiego. No to no nie, no to albo tak, bo ja na przykład nie lubię u Neki tego, że ona mówi jedno, a na przykład robi drugie. Jak ktoś ogląda trochę dłużej niż tam, nie wiem, miesiąc, no to wie, że na przykład, że to, co mówi, nie zawsze się sprawdza z tym, co robi. Cieszę się życia. W Piśmie Świętym jest napisane, że my mamy korzystać z życia, mamy się z niego cieszyć. Szczególnie w ogóle jest to podkreślone w Księdze Przysłów i w Mądrościach Syracha, że my ludzie mamy doceniać każdy fragment. Błogosławieni, którzy płaczą, będą pocieszeni. Fragment życia, który od Pana Boga dostajemy. I słuchajcie, uwaga, to jest bardzo trudne. Zaraz zobaczymy. Ale z trudności też się mamy cieszyć. Moi drodzy, ja przez te wszystkie trudności, które właśnie wam opowiadam od kilku lat, tak stałam się silną kobietą i właśnie ja modlę się o tą siłę u Pana Boga i modlę się o pogodę ducha. Bo czasami są takie serio sytuacje w życiu, że trzeba się wypłakać, że trzeba właśnie pozbyć się tych złych emocji. Na przykład załóżmy śmierć bliskiej osoby, nie wiem, załóżmy, jak ja nie miałam znaleźć pracy, to też płakałam, tak, żeby o, właśnie. Później podnieść się. Aha, utrata bliskiej osoby, można. W ogóle nie wiem, załóżmy jakieś rozstanie, to trzeba. Nie wiem, no mówię, no skoro tak to gdzieś tam dosłownie to wszystko bierzemy, to myślałem, że nie można. W pewnym momencie. Wszystko przeboleć, ale nie można jakby się zatracać w tym smutku. Jest różnica mieć okres, że człowiek właśnie poczuje się gorzej, ale wypłacze się i wstaje, idzie dalej i cieszy się z życia. A jest różnica, jeśli ktoś właśnie nie chce sobie samemu pomóc. No dobra, jak ma depresję, to co wtedy? I wpada w coraz większy, większy, większy dołek i jakby mówi, dobra, to ja kicham z życia, ja nie będę w ogóle nic zrobił i w ogóle, bo to jest poddanie się. Pan Bóg nie chce, żebyśmy się poddawali. Pan Bóg chce, żebyśmy się cieszyli z każdego kwiatka. Dobra, ale co z depresji? Co z depresją? Tak. Z tego, że mamy możliwość cieszenia się w ogóle z przyrody, z tego, że nowy dzień wstaje, że jesteśmy ma zdrowi. Grzecha? Czasami nawet Pan Bóg chce właśnie nam przez chorobę, czy to nas samych, czy chorobę bliskiej osoby, nam coś pokazać. Ja kiedyś miałam też sytuację taką, że zachorowałam i żaden chirurg ani gastroenterolog nie wiedział, co mi jest. Ja przechodziłam mnóstwo badań, nikt nie wiedział, co mi jest, a ja dalej nie umiałam uczynić ciałem takiej jednej rzeczy. Nie chcę teraz tutaj poruszać. Bardziej dokładniej. Natomiast, no moi drodzy, później ja zaczęłam się modlić do świętego Szarbela i zaufałam Panu Bogu, że On mi pomoże, że ten święty Szarbel też mnie uzdrowi. Moi drodzy, no dokonał się cud, ale to nie sprawiało, że ja traciłam taką motywację do życia, bo przez ponad 2 lata ta sytuacja ze zdrowiem miała miejsce. Ja w ogóle tak jakby zatracałam się, bo już nie wiedziałam, gdzie szukać pomocy, ale mimo wszystko ufałam Panu Bogu. As, przykro mi. Rozumiem naprawdę przez co przechodzisz. Naprawdę rozumiem przez co przechodzisz. I mimo wszystko cieszyłam się z życia. I moi drodzy, tak na koniec, słuchajcie, po prostu, najprościej jak się daje, to powiem wprost. Katolicy mają dążyć... O, mądrości z Syracha, to ze Starego Testamentu, to tam, gdzie są mądrości o kamienowaniu? Nie wiem. Do to nie było coś o zaparciach? Tak, ona kiedyś nagrała odcinek o tym, że w którym dokładniej mówiła właśnie o tych wszystkich badaniach. Nie do tego, żeby tutaj na świecie uzyskać jak największą ilość pieniędzy, nie do tego, żeby pnąć się w ogóle po szczeblach kariery i myśleć Czakra tylko gardła. O tym, nie do tego, żeby stawiać zwracać uwagę tylko i wyłącznie na nasze ciało. Mamy w pierwszej kolejności zwracać uwagę będzie, na fajnie. Naszą duszę, na to, żeby podobać się Panu Bogu. Także lokalnie będzie 1000 osób, na pewno. Bogu, nie ludziom, nie sobie samym, bo okej, my mamy kochać samych siebie, mamy jakby doceniać siebie, mamy cieszyć się z tego, jakich nas Pan Bóg stworzył i w ogóle, co dla nas uczynił, jak nasze życie wygląda, bo to wszystko jest jakby w pewien sposób taką drogą prowadzącą nas właśnie do Pana Boga, bo każdy z nas ma inną drogę. Jedni będą mieli ją prostszą, inni trudniejszą. No Pan Bóg daje nam takie rzeczy, które wie, że my damy sobie z nimi radę, bo Pan Bóg daje nam taki krzyż i mimo wszystko nam chce pomóc, ale On też wie, że my ten krzyż, który od Niego dostajemy, będziemy w stanie unieść. Nie lubię bardzo takiego leczenia chorób zdrowia z wiarą. Kurwa, dzieci umierają, są choroby, na które nie ma leków, a tacy ci powiedzą, żebyś się cieszył i pomodlił. Tak, no. To jest, ja też nienawidzę tego. Jak nowy dziczek, zajebisty. Ja lubię smak kwaśnego jabłka, więc lubię bardzo. On nam nie daje czegoś, z czym my byśmy sobie nie poradzili. A wiele ludzi o tym... Myślę, że to jest jakiś kosztel. Kosztelem miała moja babcia na tym. Na wsi, jak jeszcze żyła. Zapomina, kosztele? Czy papierówki? Papierówki chyba miała, nie pamiętam. Wszystko w coś tam miała. Coś się jadło tam, jak spadło z drzewa. Też należy kochać Pana Boga, ale w codzienności należy Go doceniać. A nie, że na przykład na co dzień ludzie mają Pana Boga gdzieś, a później nagle jak trwoga, to do Boga. Nie tak to powinno wyglądać. Także moi drodzy, dążmy do świętości. Nieważne, co inni ludzie będą mówić. Nieważne, co inni ludzie będą o nas czasami nawet i plotkować.
jakie głupoty będą na nasz temat mówić. My mamy skupić się na opinii Pana Boga. Jeszcze na koniec Wam tak powiem, zacytuję tak w pewien sposób, parafrazując, bo może nie do końca to tak powiem, jak to miało być. Dobra. Ale słowa Maksymiliana Kolbego, moi drodzy, on powiedział tak, nie przejmujcie się opiniami ludźmi, a wręcz nie przejmujcie się językami ludźmi, bo to nie one będą nas na koniec właśnie osądzać. My mamy jakby koniec, wszystko cukier, skupić się na opinii tego, co Pan Bóg o nas myśli. Opinii a Kistnera. Pan Bóg myśli o nas tyle, że my jesteśmy wspaniali. On nas bardzo docenia i On chce nas każdego dnia do siebie jak najbliżej przytulać. Tak chce być blisko nas. On chce, żebyśmy mu wszystko zawierzyli, ale też mimo wszystko chce, żebyśmy przestrzegali tych przykazań, żebyśmy mieli zawsze czyste serce i dążyli do tego. Jeszcze tak na koniec Wam powiem, moi drodzy, a propos spowiedzi, bo to też jest ważne. Słuchajcie, tu chodzi o to, żeby cały czas żyć w stanie łaski uświęcającej. Ja nie potrafię na przykład żyć w jakimś takim cięższym grzechu, nie przystępować do komunii i na przykład, nie wiem, sobie to olewać po prostu, bo ja uważam, że wtedy w pełni nie przystępowałabym w ogóle do mszy świętej. Jakby to by nie było pełni takiej... Ciekawe, jak to na przykład dla takiej bardzo wrażliwej i bardzo wierzącej osoby, jakie to musi być doświadczenie, nie? Że wiesz, że na przykład się wyspowiada i może faktycznie ona czuje, że jest taka czystsza, nie? Kurczę, pieczone. Miłości, które ja chcę Panu Bogu... Ja się czuję brudny, jak biorę prysznic i nic. Wiarować. Wiadomo, że ja Pana Boga nigdy nie będę kochać doskonale i nie jest... Powiem Wam coś, jak będziemy kończyć streama, a propos tego celu donate'ów. Ale to jak już będzie mało osób, jak będzie bardzo kameralnie, to później Wam coś powiem. Opowiem o sobie. I o tym, co się działo u mnie. Trochę, okej? Okay? Ale to później. Jestem w ogóle doskonała, ale mimo wszystko... Ja też jestem doskonały, bardzo mocno. Staram się zawsze, żeby to moje serce stawało się z każdym dniem coraz lepsze. Czy to właśnie w słowach? Nie wiem. Wiesz, powiedziałem Aramowi Maramowi, co się dzieje u mnie i tak w pełni powiedziałem, co się dzieje. Natomiast... No nie wiem, o tym kiedyś na pewno powiem tak publiczniej, ale jak się uspokoi trochę. Troszeczkę. Czy to w myślach, czy to właśnie w uczynkach, tak żeby po prostu dawać też przez siebie dobry przykład innym, bo ja zauważyłam, że niektórzy ludzie mówią, a po co ty się spowiadasz non-stop i w ogóle, przecież ty jesteś katyczką, to nie powinnaś grzeszyć. Właśnie. Ona mówi, że codziennie, nie? Moi drodzy, nie ma czegoś takiego, bo każdy z nas grzeszy, czy ja. A tu ciągle grzechy. Niedobrze. Czy ty. I nie ma czegoś takiego, że... Oczywiście mówię to z uśmiechem, moi drodzy, nie z hejtem, żeby było od razu... Nie, ktoś z nas jest w ogóle idealny. Okej, czasami komuś może na przykład z jednym grzechem iść komuś lepiej, czyli że może tego nie robić, ale z drugiej osoby może iść gorzej. Ale to nie oznacza, że mamy się poddawać i że mamy zaniedbywać spowiedź, po prostu sakrament pokuty i pojednania. I tak jeszcze na koniec, bo byłabym prawie o tym zapomniała. Słuchajcie. Jeśli chodzi o dobrą spowiedź, moi drodzy, dam Wam tylko tutaj taki mały przykład, bo ja wiem, że niektórzy ludzie myślą tak, aha, dobra, zrobię coś złego, pójdę do spowiedzi, pomodlę się to, co mi ksiądz powie, na przykład pomóc się 10. Ja się zawsze z tego samego spowiadałem, że się kłóciłem z bratem, że bluźniłem. I chyba tyle. Nie można bluzgać nawet. Maria w ramach pokuty i tyle. Moi drodzy, nie na tym polega spowiedź tak jakby do końca. Okej, jeśli ktoś to spełnia, to super, ale moi drodzy, jest jeszcze coś takiego jak zadośćuczynienie. I żebyście mnie dobrze zrozumieli. Wyobraźcie sobie, że macie kogoś, kto was okradnie, załóżmy na 1000 złotych i ta osoba wam te 1000 złotych... Że pyskowałem rodzicom, mogło tak być, no. Kradła. Że byłem niegrzeczny, ty, niegrzeczny byłem. Ja, 1000 złotych, wy jesteś... Ale się pozmieniały, czy nie, niegrzeczne dziecko, wiesz. Co to za gadanie, co pierdzielnie głupo, ty. W plecy, martwicie się, co będzie dalej, co jutro będziecie mieli do jedzenia, bo załóżmy, że to są wasze ostatnie pieniądze. I no. Moi drodzy, jest coś takiego, że ta druga osoba nagle po kilku tam, załóżmy, nie wiem, czy to dniach, miesiącach, czy latach, pomyśli, kurczę, żałuję, że ukradłem te 1000 złotych, idę do spowiedzi. I ta osoba serio żałuje tego, naprawdę poszła do spowiedzi. I załóżmy, ksiądz jej powiedział, dobrze, to w ramach pokuty pomóc się różaniec. Nie, z tego osoba, się nigdy pomodli nie się ten różaniec. Moi ja drodzy, zawsze, i teraz nigdy moja spowiedź zadam nie była wam pytanie, czy ten grzech został w pełni szczera. Wymazany naszej duszy? Nie. Nie został, mimo że ta osoba nie chciałem jakiemuś staremu gościowi mówić, że na przykład się dotykałem. No bez przesady, tak? Osoba odmówiła ten różaniec, który właśnie ten ksiądz zlecił w ramach pokuty. Ale moi drodzy, właśnie jedna rzecz. Te pieniądze nie zostały zwrócone. I moi drodzy, to jest właśnie zadośćuczynienie. Ja zauważyłam, że dużo księży o tym w ogóle nie mówi, mimo że to widnieje w ramach... A cud się spowiada na przykład z walenia? Ku sumienia, to księży no na to widzisz, nie zwraca... No to jego spowiedź miała więcej związku ze spowiedzią niż moja. Mam uwagi, bo... Ja byłem grzesznikiem od samego początku. Moi drodzy, mamy... Kłamałem, przeklinałem, nie słuchałem rodziców. Więc... tak. To jest dosłownie jodchane są moją kwestię. Kłamałem, przeklinałem, nie słuchałem rodziców. Więcej grzechów już nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję Ciebie, Ojcze Duchowny. Proszę o pokutę i proszę o naznaczenie mi pokuty i rozgrzeszenie. Boże, bądź miłościwy grzesznemu. Boże, bądź miłościwy grzesznemu. Boże, bądź miłościwy grzesznemu. Amen. Skupiać się na tym, że my mamy właśnie zło. A ja trzeba się wypowiadać z walenia browarów? Wiolona trzeba. Odpłacać dobrem, czyli jakby mamy, jeśli coś wyrządzimy komuś krzywdę, to mamy tą krzywdę wynagrodzić, nieważne czy to są pieniądze. Ja miałem tak kompletnie w radę spowiedź, że księdzowi mówiłem, że waliłem konia już, to gigacz, a ty jesteś korbzens.
Ale że komuś? Czy to jest na przykład niemiłe słowo? Komuś mówiłeś, czy komuś waliłeś? Czy komuś mówiłeś, że komuś waliłeś? Czy to jest, nie wiem, powiedzenie coś komuś nawet i w nerwach takiego wrednego? No to moi drodzy, miło. No właśnie, Wiola, większość piwa to jest woda. A woda można pić, więc nie wiem, czy to jest grzech. To wszystko mamy jak... A, koledze, no, git. Jakby to naprawić. Załóżmy, częstym na przykład przykładem tego jest, że jeśli mężczyzna pokłóci się z kobietą, to później ma jej kupić kwiaty tak, żeby poprawić jej humor. I moi drodzy, no w pewien sposób to jest właśnie to zadośćuczynienie. Oczywiście teraz to przedstawiam w taki bardziej ludzki sposób. Ale moi drodzy, mamy skupić się na tym, żeby w pełni właśnie dbać o naszą duszę, a nie tylko o to, że pójdę do spowiedzi i odklepię sobie coś tam i tyle. Nie na tym to ma, moi drodzy, polegać. Niemniej jednak to chyba wszystko, Za co wam jakieś dwie chciałam minuty powiedzieć, będzie, jak mi się tak chyba przedłużyło. Agnieszka. Tutaj takich moich było to kilka tipów, jak ja staram się. A ja tak się raz wypowiadałem na poważnie, to nie dostałem rozgrzeszenia. Wyszedł z konfesjonału i zaczął drzeć mordę, że sobie ja z niego robię. Więcej nie wróciłem. Co ty? To coś ty mu powiedział. Być taką prawdziwą, dobrą katoliczką, mimo że czasem jest naprawdę ciężko i ideałem nie jestem takim chodzącym, więc muszę się cały czas starać. Ale to nie zmienia faktu, że właśnie przestanę... Jego, przepraszam, w tle moje rodzeństwo. Pewnie jakiś obiadek dobry. Jednak pewnie ta wodzionka. Nie wodzionka. Ona coś innego mówiła. Bagno? Nie. Wagyu? Nie. Ona mówi o jakimś jedzeniu. Pamiętacie? Wy pamiętacie na pewno. Mam nadzieję, że tutaj z tego filmiku coś wyciągliście. Nie, mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. I moi drodzy, to chyba tyle. Także moczka. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Już nawet nie dokończyła.